Rok nowych rządów, 15 października w zeszłym roku, wielka nadzieja na zmiany demokratyczne w Polsce. W tym tygodniu obserwowaliśmy to, jak politycy to komentują, opozycja wypowiedział się z orędziem prezydent i my mamy dla Was podsumowanie roku w sprawie jawności. Dużo się wydarzyło, dużo przed nami. To był ciekawy rok, ale chyba rok taki, w którym nie odpowiada na pytania, co dalej z jawnością. Telewizja Polska od wielu lat jest przedmiotem różnych pytań, dociekania. Jak się zmieniała rok temu władza, widzieliśmy, że Telewizja Polska potrafi ujawnić informacje o wynagrodzeniach, o tym, jak zarabiają ludzie w Telewizji Polskiej. My od wcześniej, przed zmianami rządu i w parlamencie, pytaliśmy wielokrotnie Telewizję Polską, chodziliśmy do sądu, trudne to były sprawy, część z nich nie wygraliśmy i wydawało nam się po zmianie rządów i po tym, jak Telewizja Polska ujawniała informacje, że nastąpi zmiana, nic się jednak nie wydarzyło. Telewizja Polska dalej odmawia udostępnienia informacji i mamy sprawę w tej chwili, przegraliśmy sprawę o ujawnienie wynagrodzeń nowych osób w Telewizji Polskiej. Zatem to jest sytuacja na minus. Telewizja Polska dalej zostaje taką zamkniętą twierdzą. Tu oczekiwalibyśmy decyzji politycznych i zmian w tym zakresie, ze względu na to, że Telewizja Polska na razie jest poddana wpływom polityków i powinno być to wszystko transparentne tam, albo maksymalnie transparentne. Zmianą z kolei jest Polska Fundacja Narodowa, znana nam wszystkim fundacja, która robiła kampanię negatywną w stosunku do sędziów, która wydawała bardzo dużo pieniędzy. Tu się wydarzyła taka sytuacja, że nowe władze są otwarte na transparentność, odpowiadają na nasze pytania. Zobaczymy, jak to dalej będzie, ale mamy sygnał od tych władz, że to się zmieni i że będą udostępniane informacje i to jest dobry przykład. Dalej wisi, to jest bardzo niepokojące, sprawa w Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnę, że kilka lat temu pierwsza prezes Sądu Najwyższego skierowała wniosek o uznanie prawie wszystkich najważniejszych elementów ustawy o dostępie do informacji publicznej za niekonstytucyjne. Można przeczytać na naszych stronach informacje o tej sprawie. To jest bardzo niebezpieczne. My od samego początku pokazujemy, jak bardzo jest to niebezpieczna sprawa. Rok nowych rządów nie przyniósł zmiany w tym zakresie. To siedzimy wszyscy na takim, powiedział, jakimś wybuchowej sytuacji, która może spowodować, że Trybunał zamknie tak naprawdę dostęp do informacji, a nie widzimy też po stronie polityków jakichś takich większych działań na rzecz jawności. Zatem ta sprawa może być dalej wisi i dalej stanowi zagrożenie tak naprawdę dla demokratycznego państwa prawa. Z dobrych rzeczy, które widzimy, to jest, zachęcamy, to może nie jest zasługa ostatniego roku, ale tego, jak bardzo dostępność informacji wpływa na ich możliwość ich weryfikowania, analizy, to jest dostępność informacji o wydatkach partii politycznych i serwis jawne partie.pl. Nie jest to zasługa polityków, ale to jest też dobra zmiana, która wydarzyła się w ostatnim roku. Ostatni rok to też wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w naszej sprawie dostępu do kalendarzy prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo ważna sprawa dla nas jako Sieci Obywatelskiej Urzędów Polska, ale też dla jawności w Polsce, bo pokazuje zupełnie inne rozumienie jawności i ten standard Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak zwany standard strasburski, pokazał, że wielokrotnie orzecznictwo to nasze, sądów administracyjnych, które dotyczy sfery wewnętrznej, technicznej czy roboczej, nie spełnia standardu jawnościowego i to jest bardzo ważne. Też w kontekście tego, że w zasadzie nie mamy tych regulacji w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Natomiast ten wyrok, jak obserwujemy, to co się dzieje w orzecznictwie polskich sądów, niewiele przyniósł. Znaczy nie ma takiej refleksji w sądownictwie polskim, że rzeczywiście zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zapadł w kwestii, której linii orzeczniczej, która jest bardzo niebezpieczna dla jawności. Zatem to jest rzecz, o którą trzeba zadbać, żeby to, co się wydarzyło w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, ale to nie jest jedna sprawa, bo przecież jest wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości, też dotyczący jawności, który w jakimś zakresie nie pojawia się w polskim orzecznictwie dotyczącym właśnie jawności. Zatem to taki rok i z dobrym orzeczeniem, ale też z wyzwaniem na przyszłość, jeżeli chodzi o
to, żeby przenieść to myślenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do polskiego sądownictwa. Też zapadł najgorszy moim zdaniem wyrok w ostatnich latach, ale w polskich sądach dotyczy dokumentacji medycznej i ważnej sprawie, czyli tak naprawdę działania polityków i organów ścigania w zakresie aborcji. To jest taki, że pacjentki chciały się dowiedzieć, co się działo z ich dokumentacją medyczną i tu przegrały w polskich sądach. To jest słynny artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego, czyli przepisy zmienione przez polityków, żebyśmy nie mogli się dowiedzieć, co się dzieje z postępowaniami przygotowawczymi. To jest jeszcze zmiany Zjednoczonej Prawicy. My protestowaliśmy, mówiliśmy, że to zamknie w wielu na przykład politycznych sprawach informacje o tym, co się wydarzyło, bo jeżeli prokuratura będzie odmawiała wszczęcia postępowania albo umorzenia, a jednocześnie nikt się o tym nie będzie mógł dowiedzieć, co tam było, to w zasadzie może być tak, że politycy będą bezkarni albo służby. I ta sprawa pokazuje właśnie, że to się zadziało, ale w bardzo newralgicznej sprawie i związanej z prywatnością. Moim zdaniem jest to najgorszy wyrok ostatnich lat, pokazujący, że ten skład orzekający zupełnie nie zrozumiał istoty prawa do informacji. To, że prawo do informacji musi chronić inne prawa, dzięki temu wiemy, co po prostu robi państwo. Duża też zmiana, jeżeli chodzi o ministerstwa, nagrody w ministerstwach, to temat, który budził kontrowersje medialne i też polityczne. Pamiętamy wystąpienie byłej premier Beaty Szydło o nagrodach. To jest bardzo słynne wystąpienie. My zapytaliśmy po zmianie władzy o nagrody i dostaliśmy te informacje, jak te nagrody wyglądają. Możecie zobaczyć w opisie na naszej stronie. No jest to zmiana. Cieszy nas, że pewnie w pewnych zakresach dostaje się te informacje i można przeanalizować wysokość nagród i jeżeli chodzi o osoby pełniące funkcje publiczne, też z imienia i nazwiska, to jest na plus, jeżeli chodzi o ten ostatni rok. Ten ostatni rok to też jest kwestia rzeczy, które się domykały, jeżeli chodzi o w ogóle funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa i różnych instrumentów, które mają nas chronić. To jest niedoskonała ustawa o sygnalistach, ale też założenia do wielkiej ustawy medialnej i uporządkowania tych kwestii medialnych i tam zakaz wydawania mediów czy prasy przez samorządy. Zatem mamy niedoskonałe przepisy, ale są o sygnalistach. Rząd chce pracować nad zmianami i zarówno mediów publicznych, jak i tego, żeby uporządkować rynek mediów i zniechęcać władze lokalne do wydawania mediów w ogóle. Czekamy na przepisy związane ze slepami. My obserwujemy to, mamy w naszym poradnictwie wsparcie dla osób, które są pozywane przez władze, na przykład za ich krytykowanie. Czekamy, żeby zostały przepisy wdrożone, jeżeli chodzi o slepy. Zapraszamy też do naszego poradnictwa. Czy jest jeszcze kwestia związana z zatrudnianiem spółek Skarbu Państwa? To jest, widzieliśmy ten ostatnio temat, to jest też sytuacja związana z totalizatorem sportowym, ale na co dzień obserwujemy to, jak politycy w naszych gminach i miastach są zatrudniani przez władze w instytucjach publicznych, w spółkach komunalnych. Chciałem nawet powiedzieć, że to jest naturalne czy normalne, ale nie jest to normalne. Nie chcemy tego, żeby politycy, którzy najczęściej radni na przykład mają patrzeć lokalnym władzom na ręce, byli zatrudniani w instytucjach publicznych czy w spółkach, ale też w spółkach Skarbu Państwa. Tu oczekujemy na działanie, procedowanie pomysłu Polski 2050. Możecie zobaczyć nagranie z Szymoną Hołownią, udało nam się pokazać i zobaczyć, dokąd to zmierza. Też jest proces legislacyjny w Sejmie. I podsumowując, czy to jest był dobry, czy zły rok dla jawności i takiej kontroli władzy? Chyba jesteśmy po środku. Z jednej strony mamy dobre orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z drugiej strony mamy to orzeczenie, o którym powiedziałem, które jest najgorsze. Mamy dobre zmiany legislacyjne, dobre zmiany praktyki, ale też czekamy na zmiany systemowe dotyczące, na przykład tak jak powiedziałem, zatrudnienia polityków w spółkach Skarbu Państwa. Dużo przed nami. Pamiętajcie, żeby wspierać Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Obserwujemy z wami, za was, pomagamy wam. Bywamy lokalnie, staramy się edukować, wspierać i chodzić też do sądu. Żadnej władzy nie odpuszczamy. Jak pokazały ostatnie miesiące, to jest nasza rola, żeby pilnować polityków.